Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Podanie. Uderzenie w stronę bramki. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Wspaniale przechwycił. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Za chwilę Atletico Madryt rzut rożnego. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Groźnie, ale zdążyli na czas. Maciej Rybus. Celnie do partnera. Nieudany atak. Świetne podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Ach, szkoda, strata. No i zagranie w pole karne. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Farfan. Oddaje piłkę koledze. Widać, że atak pozycyjny. Jest szansa. Brawo. Gol. Suárez. Strata piłki. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Farfan. I będzie rzut rożny. Mocne uderzenie głową. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Słabiutkie wykończenie tego dobrego rzutu rożnego. Suárez. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przeciwnicy przejęli. Suárez.
Celnie, dobrze. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Cudownie dogra. Gol. No i mamy remis. To jest cały on. Świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Doprawdy był to zapierający dech w piersiach gol. Myślę, że będziemy długo wspominać tę bramkę. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Przekazał piłkę partnerowi. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Aut dla Atletico, blisko pole karne. Mogą coś wymyślić. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. O, udało mu się ładnie podać. No, brawo, świetne zagranie. Broni, piłka wychodzi w pole. Niestety nic z tego. Do przerwy 1-1. Koniec pierwszej połowy, wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować przypadek. Suárez. Wspaniała wrzutka. Czy to wykorzysta? Jest teraz... Dobre, dalekie wybicie. No i przejęli w ostatniej chwili. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Ładna akcja. Jest niebezpiecznie. Dobre przejęcie przez obronę. Ale strata. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. Suárez. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Za moment wznowią. Rzutem z autu. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. No, trwa oblężenie bramki rywala. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. A udało mu się odebrać piłkę. Może być groźnie. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Dostrzegł partnera. Ma możliwość dośrodkowania. Ładna wrzutka. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis.
ładnie grają. Tak ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Farfan. Wciąż remis. Czas mija. Kto wygra? Dobre rozegranie. Sprytnie teraz. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, przejął, ale nie opanował piłki. No, znakomity zwód. Pewnie mija obrońcę. Ale z podania, jeśli to wykorzystają. Dobra okazja. Ale pudło. I mamy remis. Coraz częściej zagrażają bramce rywali. I na boisku mamy kolejnego napastnika. Zapowiada się być może zdecydowany szturm na bramkę rywala. Teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Ładne dogranie. Piękne podanie. Nieudane to prostopadłe zagranie. Przejęli rywale. I Atletico Madryt od rzutu z autu. Ależ może być teraz groźnie. Dobrze uderzył głową. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis.